Siema, z tej strony Hogaty. Dzisiaj gra ze mną Bartek. Kontrabas Elo. Cezar. No witam. Oraz Guzik. Siema. A to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w GTA 5 Online Multiplayer. I dzisiaj wraz z ekipą zagramy sobie kilka map trybu zdobywania, którego dawno na kanale już nie było, a zaczniemy od mapy Non-Stop Avalanche. O co chodzi w tym trybie, dowiecie się oczywiście za chwilę, a ja oczywiście na początek przypomnę tylko, że jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem oraz włączyć powiadomienia, no o, i wpaść cześć. Do tych pięknych, do tych pięknych młodych, oprócz Bartka, chłopców na kanale. Ej, ja jestem bardzo młody. I po prostu 18 lat, wpraszam w opisie pod filmem linki, także... Tak. 18 lat, wpraszam sobie. No, tak sobie tłumacz Bartek. Także ja jestem chyba z Guzikową w drużynie. Ja, Artusia. Czyli można powiedzieć, że to są takie ogólnie drużyny damsko-męskie, bo ja jestem z Guzikową, a Cezar z Bartusią. Za Hogaty jest transem, kappa. Czemu ty masz minigana? Kto ma minigana? Kto to jest? Aha! A nie, jestem What? Z Bartkiem? Wytyfy. Nie, co ty? Ale... Czemu ja zginąłem od razu? Czemu ty jesteś... What the hell is going on? Chciałbyś. Ej, co my mamy tu zrobić w ogóle? Nie wiem. Paczki zbierać. No chyba te paczki tak. Paczki są na górze, wiesz? Aha, dobra, już wiem na czym to polega. Orzesz w żopie, jasnego. Orzesz. Żyje, żyje, żyje. Jedz to Bartek. Pierwsza osoba, ale fajnie nie. wygląda. Nie, dobrze, pięknie. Nie. O nie. Nie. Chciałem cię dobić. Dame. Chciałem dobić, ale skarało mnie. O nie! Jak to się zatrzymało? Dobra, proszę państwa, to są samochody versus ludzie! To jest fajne, nie? Nie! Pamiętaj, inna mapka mi się przyjęła. No to nieźle, to długo pograliśmy. Boże, z żopu jasnego! Ej, to jest dobre, podoba mi się. Czy może gramy w tę piłkę nożną? Skapczurować wana na... No bo to tak wygląda, jakby to było ten... Żyje! Hej, możemy pograć w rakietową ligę motocyklami, jej! Co? Piłką będą ludzie. Ale tak, bo tam jest piłka. Tak, jest dobra, piłeczka. Ja jadę. Dobra, ja idę na piechotę. Ktoś dojechał w ogóle już na górę? Ja idę na piechotę. Okay. Hogaty, poczekaj na mnie, Hogaty! Oszukista. Hogaty, przyjacielu. Ja pierdzielę. Nie! Ała. I to by było na tyle. Dame, ale to spada blisko! Jestem już w daleko. Dawaj, Cezarek, dawaj tam. Jadę, Jezu. Jestem. Dziadów. Jezu, Cezar! Słucham. Kto wygra, proszę państwa? Team Cezar, czy Team Hogaty? Jest pod koniecem. Nie ma Team Bartek. O Jezu, piłki lecą. Nie ma Team Bartek, bo Bartek jest kobieto. Jestem przy wanie. Żeby nie miło, że... że obrażam, po prostu tak się zaśmieszkowałem. Kurde. Zbiera awan. Dobra. Aha, czy, a to nie jest do po prostu tego? I Guzik wcale teraz nie wygrał czasem? Nie, to zaraz zbiera van. A Guzik, no, ty jak... nie przejechałeś przez jakąś metę tym? Żeby teraz wygrać? Teraz dostarczyłem vana. I teraz nie wiem co mam nie robić. Powinno od razu... A, bo to jest ten, zobaczcie, bo to jest po prawej stronie, musicie... Ileś ty? Określoną ilość, no. A jak dostarczyłeś, to masz tam więcej, jesteś na górze, czy...? Jestem na górze teraz, w sensie... Masz teraz jakieś inne wany, czy coś? No właśnie. O ty! Tam... Jak mnie uderzyło! What the fuck? Latające Hogaty! Chodźcie, Cezar na pyrkę, kurde. Co się stało? Chodźcie, teraz wam pomagam, jestem coraz no bliżej. No nie! Ja już byłem prawie na górze! I mnie wyrzuciło na sam dół! Coraz bliżej. Guzik, weź tam Bartka, jak przyjdzie. Ale czekaj, ja właśnie... Jak ja mam teraz wrócić na górę? Zabić się. Czyli dobrze, że... Zabij się! Czyli, że to, że ja ciebie zabiłem, to tobie na plus jeszcze wyszło. Tak. No, zaraz jestem na górze. Tak, właśnie. To bierz pana i jedziesz. Dobra. Ja pierdzielę. Woda jest pod spodem. Aha, nie, to się... Nie mam jechać. Najgorsze jest to, że tu z góry tak z dupy spadają te niektóre pojazdy. Że nie idzie... Tam jest jakiś zjazd na dół nagle. Mam tam na dół zjechać? Nie, jedź po prostu... Bierzesz wanę i jedziesz do przodu. Jadę właśnie. Nie jedziesz do przodu. Nie. Może z żopu. Ja pierdzielę. Czemu ja niszczę wanę, jak ja nic z nim nie zrobiłem? O, w sumie tak można. Dobra. Okej. Okej, game changer. A to wszystko, tak? Po prostu trzeba potem wrócić do podwany i jechać dalej, tak? No. Trzeba jakoś zginąć. A, no to easy. Nie, spokojnie. Czekaj. Gdzie są te wany? Dobra, widzę wany, jestem przy wanach, proszę państwa, także już. Bo przegrywamy. Podjeżdża. Przegrywamy. Podjeżdżach. No już będzie 2-2, spokojnie. Nie, ja tu jestem na posterunku, nie przejdziesz!
zbiera awan. Przejedziesz. Ej, kurde, Cezar u mnie się przeteleportował tak trochę. Cezar jest u mnie na górze. Ja zjadę ci pomóc. No, pa, panie przodem, proszę bardzo. Jedźcie, bo mi się nudzi na mnie to przeleciało. Jedź, Hogaty, jedź. No jedź, jedź. Skąd on się tu wziął? Ty, Cezar, weź go ten, z samochodu. Cezar, serio? Nie przejdziesz, Hogaty. XD. Przejedziesz. Aaaa, chciał zabić w ten sposób, no. Tak. Słaby człowiek. Jestem już blisko. Nie słaby człowiek, po prostu był plan. Spoko, spoko. Rozumiem. No nieźle, Cezar, się bawisz, no widzę. No. Ej, wy, ty, wy? Wany. Nie mogę się ruszyć? Co jest do... Możesz, za chwilę po prostu cię wywali z vana. Ja pierdzielę, dobra. Okej. I co, tu dostarczyć i tyle? Tak, tak mamy, okej. Rozumiem. Z trzecim dojeżdżam. Rozumiem. Tylko nie... Zabij. Wal śmiał. Nie zabijaj go! Jezu, ty jesteś guzik po prostu jakiś... pierdziele, guzik. Chodź, Cezarek. My idzie zwycięstwo. No, to było prawda. Typikal guzik. On zanim pomyśli, to po prostu zrobi. Coś zrobi, głupio. Ja pierdziele, i dwa razy to zrobił po prostu. Ale wiesz co? Co najlepsze? Znowu masz całego tego. No, guzika znowu mam, no, no. Niestety, no. Unlucky, unlucky sytuacja, proszę ale państwa. Ale to ja dostarczyłem dwa wany. No, fajnie, bo byłeś pierwszy, no. Ej, wiecie, że to są tak jak kaktusiki? Fajne? Co jest? W wodzie są kaktusiki. To jest! To gratuluję. Kaktusy? Cezar popełnił samobójstwo. Jeden do tyłu. Dobra. Adę! Stoję! Czy ty zniszczyłeś vana, gościu? Nie zniszczyłem nic! Niszczy awan! No ale jest no napisane, niszczy awan. W wodzie. Ale czy ty to wpadłeś niszczy. Do wody vanem? Nie. A bo to się buguje, to samo jak... No, tam, nie ma... No Bartek, no serio! Patrzcie, i to ale, jest typical Bartek. Ale, Hogaty, z ręką na sercu, nawet się nie dotknąłem u siebie. Dotknąłem nie cię, dość, serio. Że jemu nie wyjdzie. To jeszcze innym przeszkodzi. To się akurat zgadza. No. No nie, no nie, no nie! Nie, no! Ja zaraz na tylnym kółku. No teraz to ja nie zrobię. Guzik niszczy awan. A ja nic nie rozrobiłem przede wszystkim. Tak, tak, guzik się zbudowała. Oczywiście, nigdy nic nie zrobiłeś. Jasne. Ale jakim cudem jesteś aż tak szybszy ode mnie, Cezar? O, ale jeżdżę na lewym... Cezar, taki mały protip, jeżdżę na lewym... na tylnym kole. No kurde, ja nie chciałem o tym mówić, to jest też protip, dokładnie. Szybciutko się jedzie. Co ty nie powiesz? Gościu, kurde. Tylko najgorzej jak w ciebie dupnie po prostu w jednym momencie właśnie. No wtedy masz szczęście, albo jak będziesz miał szczęście, to po prostu polecisz tylko i wyłącznie do tyłu, nie? No jak będziesz miał szczęście, to Bartek w ciebie poleci, kurcze i. Ja lubię ciebie dotykać. Lubię cię tykać. Jezu, dobra, to może. Może wolałbym tego nie słyszeć. A Bartek, ty jesteś w ogóle z vanem teraz, czy gdzie? Nie, jestem, jadę już właśnie. A, to my będziemy do przodu, guzik. Bo ja nie już vana mam. Także. Też za chwilę będę miał. Dobrze. Gdzie ty w ogóle jesteś? Tam i czekam, się zabije. Tam? Czyli gdzie dokładnie? No, czemu? Aha, chyba się rozwaruje guzik. Chodzi okay. Dobra, jest okej. Okay. No co ty robisz? Co ty, Cezar, robisz? No co jest? Co jest, Cezar? Jada, synek. Cezarinio? Synek. Zabijam jadę. Nie zabijaj się, Cezar, w ten sposób. Dlaczego się zabijasz w ten sposób? Proszę cię. Uwaga, jadę. Uda się naprawić, naprawdę. Ale ty dawaj czym prędzej, bo to już! To, że ciebie rzuciła, to... Guzik, jest... jesteśmy do przodu, ty musisz szybko teraz dostarczyć. Jesteś na remis. Bo ja, zanim ja zginę, to wiesz, chwilę minie, oczywiście. Ja, synek. Aż sprawdzałem dawaj, jeszcze Cezary, opcję tutaj, samobójstwa. W twoich rękach. Także wszystko, guzik w twoich rękach. Chociaż teraz tak, guzik dostarczy, później ja dostarczę i guzik to będzie musiał to wygrać. Komisja, może Cezar dostarczy. Albo Cezar, no tak, jasne. No. Zależy od to będzie szybszy. Kurde, za dużo tej autobusów jest. Guzik, mam nadzieję, że tobie się uda. Jakim cudem ja rozsmarowuję Cezar Games? Nie wiem. A Cezar umarł w ogóle? Dobra, Cezar jest do tyłu! To jeszcze ja mogę nadgonić Cezara w takim razie. Spadłem na dół, nie zabiłem się. O, jak mi przykro. Jak wyrwał Cezar właśnie w tym momencie obok mnie? X fucking D. Nie mogę ruszyć.
Dejm, nie! Ciężarówko, odjedź ode mnie, pliska. Dziękuję. Ja się próbuję zabić. Dobrze, ja dobrze, się. Dobrze guzik. Póki co ja jesteśmy na prowadzeniu. Zabić. Jeden do przodu, z czego ja jestem najbliżej teraz wana. Nie! Dobrze, zabijaj się! Jak we mnie walnęła ciężarówka po dobrze! Hamsku. Dobrze! Proszę państwa, najbardziej chamska ciężarówka na świecie, można nie. tak nazwać. Najbardziej ta przyjazna ciężarówka na świecie. Najtrudniejszy wyścig w GTA. Najtrudniejszy tryb w GTA. Tylko skąd jest aż tyle pojazdów? Skąd one się biorą? Skątowni, kurde, nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz wąski. O Jezus Maria, śmieję się. Dobra, ja do wana dojeżdżam właśnie. No, zabiłem się. Także mamy jeden. A Bartek dopiero samobójstwo popełnił. No. Dobra. O! Robię tak. Dobra. Nie, ktoś słuchał guzika, ręka w górę, nikt nie podniósł, wniosek oddalony. Okej, okay, dziękuję bardzo. Teraz pytanie dnia, czy ktoś w ogóle słuchał guzika kiedykolwiek? Czasem się zdarzy, tak. Czasem. Czasem się zdarzy. Proszę bardzo, guzik, wszystko w twoich rękach. Jesteśmy dwa do przodu, także... To była? Naprawdę, musisz to zrobić, guzik, teraz. Właśnie widzę furgonetkę. Bartuś, dawaj. Jadę. Jak tego nie zrobisz, że mam problem. No, nie mają szans. Jest taki pewny. Zbiera van. Chłopcze. Odejdź ode mnie, Cezar. Nie podpalaj się moim wiecznym ogniem. Dawaj, Cezar. Dobra, elo, po prostu. Guzik, dasz radę! Musisz tylko dostarczyć tego vana, jesteś pierwszy w tym momencie. Jestem na górze już, Cezar. Coś zdupiłeś. Zdupiłeś to bardzo. Co zrobiłeś, guzik? Cezar, dawaj! Jestem na górze. Guzik, co żeś zdupił? Nie no, guzik coś odwalił. Proszę pana, jak przegramy teraz, to guzik wiadomo przez... Dawaj, Cezar, ostatni ten. Ujeżdża autobus. No nie, guzik. Co żeś zrobił? On zrobił! Jak już dojechałem! Co zrobiłeś? Wyszedłem, wcisnąłem F i moja postać spadła i samochód pojechał dalej. O Jezu! Dawaj, proszę państwa! Dawaj, Cezar, ostatni ten! I proszę państwa, tak się przegrywa wygrane mecze! Easy! Po raz trzy! Trzykrotnie. Po raz trzeci. Trzy razy po prostu guzik w tym meczu odwalił. Manianę. Jak trzy razy. Gdzie się miał zatrzymać. Widzicie, to było tak. Wystarczyło zatrzymać się samochodem w kółku. To on oczywiście pojechał i zamiast zatrzymać się, to jechał na pełnej i wyskoczył sobie. No, bo trudno było na pewno się zatrzymać po prostu w kółku i Darek, wygrać, liczę na nie? Ciebie, z przewagą słyszysz? Trzech tych pojazdów. Zarek, liczę na ciebie. Bara, no, jadę. Trudne. Ogólnie ja mam vana w tym momencie, także... Dopiero wyjechałem. Także może to wykeruje, powiem tak. Może to wykeruje. Ale guzik, to co ty zrobiłeś, to po prostu jest... Żal.pl. Dobra, że wygrałeś tak to. Widział. No, ale było blisko, no. Ja pierdzielę. Była równa walka. Dobra, nie przejdziesz! Bo... Nie przejdziesz! O, przeszedł. Nie wygraliśmy. Proszę bardzo. Sklepie jeszcze. Dziękuję. Wykierowane! Guzik to... tak łatwo mógł to wygrać! Tak łatwo mógł, proszę państwa, ale przecież była równa zwycięzcą. Walka. No tak, była wyrównana do końca. Walka, no. Ja to do specjalnie końca. Zrobiłem, żeby były emocje jeszcze. Także okej, okay. Pierwsza mapa dla nas, wygraliśmy. Oczywiście drużyna Hogaty i Hogaty, to znaczy i Guzik. Także widzimy się już za chwilę na mapie numer 2. Okej, okay, widzimy się na mapie numer 2, proszę państwa. Oczywiście w tym samym gronie, tym razem można powiedzieć, że idziemy na kosza, nie? Czyli mapa o nazwie Basketball. Tak jeszcze, oczywiście tematycznie aktualnie są playoffy, czyli finał playoffów w NBA. Także... O Jezu, znowu z guzikiem. No weź, w ogóle tym koszem. Tfu. No właśnie, koszem. Tylko piłka nożna, kurde. Tylko Real Madrid! Barcelona, kurde! Juventus Turyn. Ale proszę państwa, właśnie, taka jeszcze ciekawostka. Udarka na kanale, u Furmana na kanale. Jest taka pewna rzecz, jak to, że graliśmy w jakaś panienka to jest, widzią? Jak graliśmy w FIFA i tam udało nam się trafić idealnie wynik meczu właśnie finału Ligi Mistrzów. No co ludzie? To ją przejechał. Ej, czemu oni jadą monstrami, a ja pan to? Ej, czekaj, co, że ja mam do kosza po prostu wskoczyć? Chyba da.
Zaraz zobaczę, czekajcie. Ej, fajne to jest! Czekajcie. Nie trafiłem! Ale słabie jesteś tego kosza. Co my tu mamy zrobić? No właśnie nie. Trafię do kosza. No. Ale my powinniśmy mieć jakąś walizkę chyba, wiecie. No właśnie. Gdzie są walizki? Wystarczy. Nie, wystarczy trafić po prostu. Wystarczy trafić? Ale to trzeba do kosza trafić, jo? No. Tak. Aha! Wiem jak to powinno wyglądać w ogóle. Jedna osoba w monsterze, a druga jako piłka, a oni. Oni we dwóch monsterami XD. A ja sobie po prostu wjechałem tym miniwą. No tak, no bo o to chodzi, że mini to jest kosz, panto to jest kosz, że to jest piłka raczej, a monster to jest zawodnik, dlatego wiesz, ktoś powinien być piłką, a inny ale powinien czemu być one mnie biją? Z tego nie czaję, ale spoko. No Bartek, ja się ale nie wiem, więcej ale nie spodziewałem, że będzie do kosza. Ej, halo, patrzmy do guzika, nie próbować. Trafię złą piłką, można powiedzieć, że też jadę. No właśnie, ja teraz pojechałem białym, co nie? Zobaczymy. No ja też jadę białym. Czemu ty strzelasz tą flarą? Jeszcze, nie, bo mogę. Ale nie do tego kosza! A, to jest nasz! Debilu! Dobra. Guzik, czy ty masz poziom inteligencji mniejszy niż flotar, czyli 3? IQ mniejszy niż krzesło. Po prostu. Ej, panie. To jest mądrzejsze, halo. Ale ciekawe, zobaczymy jedną rzecz. Pytanie za 100 punktów, czy to zadziała? Okej, okay, sprawdźmy. Proszę państwa, trafione do kosza. I co teraz? Czy zaliczyło, czy nie? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie, że to jest mądrzejsze. Czy my musimy swoimi jednak, wiesz? No, no, no. My musimy swoimi, oni muszą swoimi. Okay. Ale czemu teraz te moje zamknięte? Aha, czyli, ale to czekaj, aha, są jeszcze też te. I biją mnie ci ludzie! No właśnie, ja już zabiłem dwójkę. Okej. Okay. Trafię! 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 Nie trafiłem. Ja trafiłem, ale nie. A dobra, zaliczyło. Zaliczyło. Ej, ty, a można tędy? Patrz. Jak tędy? A jakimi wjechaliście? Bardzo tak, można, się można tędy chyba. Najlepszymi. A nie. Co za sorry. Chyba. Ale nie tak. To zaraz, przepraszam. Chyba nie tak. Dobra, ja spróbuję teraz. O! To lamuski. Pa! Tak się robi! Bartek, mam plan. Ale nie zaliczyło mnie. Zrealizować, albo dobra. Dziwne to. Nie zaliczyło. Właśnie nie wiem, co trzeba zrobić, żeby zaliczyło. Nie wiem, ja po prostu wtedy wleciałem na przykład. A wy co śmiecił. Ty parówko! XD! Jako bronił, jaka zbiórka. XD! XD! X fucking D! Co za, teraz blokujesz nas. Chyba, że to trzeba inaczej nie, zrobić. To jest ich kosz. Chodzi to jest kosz, do którego oni muszą trafiać, a nie my. Ja to próbowałem za coś mi trafić. Jak ty zbierasz basketball? No właśnie, Cezar? Jak ty zbierasz basketball, Cezar? No to małe panto. Ale to co? Ale no właśnie, nie wiem czy to. Ale może dzięki, bez takich tu, spychaniem tej. Spychaniem monstera przed miejscówkę do dostarczenia, co by na to? Bez takich zagrywek? Nie wiem. Być może. No bo to trochę chamskie jest, jak sobie postawisz tego monsterka. Tak, właśnie musiałem go jeszcze przestawiać, kurde, do tego mnie zmusiłyście. No właśnie. Juk! Juk na pyrkę wyjechał! Bartek XD! Bawię się z tobą, chodź tutaj. Bartek XD! Mówią. To tu się z kim bawi, Bartek. Może ja nie trafię. Z tobą, kurde, ci fory. Ej, ja nie wiem, bo to trzeba coś wykminić, bo tutaj jest o to chodzi, że Cezar zbiera ten basketball, a my nie. No. A tutaj jest jakiś basketball, to jest jakiś. No właśnie, co mamy zebrać? Skąd to jest jakiś nie, to jest klucz. Kościu, gin tam, pyk, pyk. No nie, o to ale było blisko, widziałem to, nie? A, kurde! Bita! Dobra, bita? Dobra, zobaczmy teraz. Okej. Okay. Jak ty zbierasz basket, bo jak to robisz? Po prostu samochód wziąłeś, nie? Jak plan, tak. Właśnie ten Bartek, blokuj go. To nie blokuj, Bartek, zostaw mnie! I zawsze tyknę. Zostaw mnie, Bartek! Aś nie ruszaj! Nie ruszaj mnie, Bartek! Zaraz tam się. Nie trafię, nie trafię, niestety. Odejdź. O kurde, nie, nie do siebie! Ale logo miałem. Ups, trafiłem do siebie. Musisz wziąć swoją piłkę. Ale to nic nie zrobi ci, Bartek, chyba jak trafisz do swojego, także. I teraz się masz. Dobra, Guzik, ty się zajmij Cezarem, ja się tu zabawiam z Bartkiem. Dzięki, Bartek. Ale zbiórka. Oj, tak zrobię ci dobrze. To ja zrobiłem. Guzik, o Jezu. Dobra. Dobra. Wypikowany. Chyba ty. Pa, pa, czemu pa, ty jeździsz pa, naszą tu, jadę do ciebie, Bartek, pa. Zostaw moją pupkę. Co tu? Kto tu nagle? Cezar się wziął jeszcze? Ja pierdzielę! Guzik, chodź tu! Idę! Guzik, pomocy!
Mieli pomóc. Zostaw mnie! Cezar! Ale stój go! O ty dziadu! Kalwaryjski! Zrobiłem to samo co Guzik. Ale, ale zablokował mnie, powiem tak, co to mnie zablokował. Guzik, chyba nie ty. Co ty masz na masce? Star! Ze sobą! Co za typ z radziecki! Omijęty! Ale było blisko. Jezu, ale mój samochód jest wyprzedziony. O, chciałem, że Guzik. Masz! Ups, sorry, Cezar. Dobrze. Nie. No wpadnij do tego do kosza! Jest, wpadłem! I co? I BOOM! No czemu nie zaliczyło? Co jest z tym trybem? Dlaczego można nie, to zaliczyło! Ten... Jest! Zaliczyło! Nie doleciałem. Zaliczyło! A chodź tutaj! Zaliczyło! Trafiłem! Nie trafiłem! Jak zaczepił, proszę Państwa! Co to się ale dzieje? Ale ty jeździsz naszym basketbolem, więc no właśnie! Zobaczysz. Nie! Ty nie jeździsz Guzik basketbolem! Ja go wziąłem z naszego. Ale nie jeździsz basketbolem! Wiecie, biali, my jesteśmy... O to chodzi, że trzeba brać te piłki, które są na mapie zaznaczone. No to one stały u nas na res. Ale to nie pierwsze lepsze, tylko... Mam cię! To co trzeba. Nie jest to dobrze rozwiązane logistycznie. No jest! No Guzik, dla ciebie nie pomyśleć. Jest! Właśnie Guzik, ty... No nie, Cezar na remis ma! Żeby przegrali! Nie zdążył! Nie zdążył! Dobrze! Ja pierdzielę, było nie zaliczyło. Nie zdążyłeś, bo to zalicza po paru sekundach. No dobra, daliśmy wam fory. Ale w sumie powinien być remis. Nie, powinien być. Powinien bo być. Ja wlatywałem też z innymi samochodami, no. Powinien być remis! Nie powinien być remis, bo co widać na ekranie, to widać na ekranie, proszę Państwa. Więc właśnie tym optymistycznym i mega super uczciwym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek GTA 5 na trybie online multiplayer. Oczywiście w trybach zdobywania. Na drugiej mapie o nazwie Basketball. Na trybie oczywiście, tak jak powiedziałem, zdobywania. Także 2-0 dla drużyny Hogaty. Hogę Guzik. Przeciwko Bartkowi i Cezarowi, no ale tu prawie, no, były dwa, powiem tak, były dwa wyrównane mecze, także nie wydawało się, żeby ktoś komuś dawał fory. Oczywiście dziękuję przeciwnikom, bo to trzeba się, oczywiście tutaj wiecie, tak pełne i tutaj ten podziękować. Tak, teraz będzie dziękuję, a na odcinku będzie pluł. Dziękuję za mecz, bardzo dobry mecz panowie, no kłamca. Niestety wygrał lepszy jak widać dzisiaj, okazaliśmy się my być lepszymi. Nie, także oczywiście przypomnę tylko, że jeżeli komuś odcinek się spodobał, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, włączyć powiadomienia oraz bić na kanały do chłopaków, które będą podane w opisie pod filmem. Także ja dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie, cześć! Bye! Kontrabasalo!